Back to Kirkend. Dodatek pokazuje teraz. To, moi drodzy, jest grane. Powrót do Kirkend. Mapy, które są znane z Battlefielda 2. Strike at Kirkend, Ghoul of Oman, Shark Peninsula i Wake Island. Proszę bardzo, tak wyglądała wersja pudełkowa, pokazuję. Były mapy. Takie o. I lecimy. Peninsula. Ja, no był penis. Dobra, dymy, nie dymy. Smawy, javeliny, miny przeciw pepens. Dobra. I jedziemy. O. Rasze robimy. Tak jest! Dzięki, Führer, za 200 biców. O kurde, aleśmy tutaj. Dobra, atakujemy. Głośne te powiadomienia, one mają być takie troszkę głośniejsze, ale troszeczkę są faktycznie za głośne, muszę je ściszyć. Dupę! Dope mnie porobił, moi drodzy. Dope. Jak oduczyć się rage quitów na 15 randze surwa przez Team Debili, przez nich tracę rangę. Mówisz o DBD? Pamiętaj, że jak grasz z survivalem. Aha, bo oni wychodzą? W sensie co? Oni wychodzą? Z twojego teamu wychodzą, czy ty? Czy ty wychodzisz, bo już nie umiesz wytrzymać? Cześć, Skapi. Idziemy. Atak. Ach, Marek! Porobiłem Marka! Dobrze, Marek. O, jeszcze kolejny przyszedł. Kończę przegraną rundę, bo goście całą rundę nic nie robią. Albo nic nie ściągają z haków. Wszystko na moich barkach i w rezultacie i tak wiszę na haku, z którego nikt mnie nie ściągnie. No to faktycznie się odechciewa grać. No jest tak w tej grze. Ja nie wiem, jak ci mam poradzić, bo... A jaką masz rangę z ciekawości? To słabo bardzo. No to na takiej randze to będziesz zawsze miał w dupę. No musisz jak najszybciej wejść przynajmniej gdzieś koło 10 rangi musisz mieć. No ja gram na 8 randze, nie? Tam nie ma jakoś zbyt kolorowo, ale... Ale przynajmniej nie grają takie, wiesz, jakieś goście co pierwszy dzień dopiero zainstalowane. A jest. Graj Corezo killerem, nie wkurzaj się. Nie wkurzaj się, graj killerem. Jesteś wtedy tylko od siebie zależny, wiesz? Możesz potem tylko na siebie ten jakby mieć do siebie pretensje, że coś nie zrobiłeś dobrze tak jak trzeba. Ej, ja mam déjà vu, ja mam normalnie, wiecie co mi się wydawało? Ej, wiecie co? Kojarzy mi się jak nigdy. W tym miejscu, gdzie jestem, rok, nie wiem który, 2011, 2012, Rock Alone, YouTube,
I tutaj przy tej rzece w krzaku siedział. Dokładnie wam pokażę jeszcze. Tu gdzieś kuchwa, tam po prawej siedział w krzaku i to był jego snajperski wyczyn. Moja tuba, dokładnie, jego tuba tam była. Już wam pokazuję gdzie. Tutaj gdzieś po prawej. O, tu! Tu jest taki krzaczek i on tutaj gdzieś zawsze kampił ze snajperką. No i tutaj z prawej akurat jakiś inny snajper jest. Fuck, fuck, mówił. Będą jakieś szoty z BF3? A czemu mają być szoty? Skoro są całe materiały wrzucane na archiwum live? Ja nie rozumiem, o czym wam chodzi. Co wy tam gadacie w ogóle? Dobra, ja sobie wezmę, moi drodzy, coś takiego. Może nie każdy jest na to gotowy, ale może zobaczymy. Czemu nie można rozłożyć? A, bo trzeba tutaj chyba rozłożyć. Za daleko? Tu? O. Jedziemy, czat. Dostał. Nie idźcie tam moi! Nie, nie, tylko nie moich! No kurwa! Nie, Revol! Wiedziałeś, patrzysz na live'a, wiesz, że teraz na moździerz wszedłem, więc chciałeś mnie skontrować. Jestem pewien, jestem wręcz tysiąc, mogę postawić swoje pieniądze całe, że nie grałeś moździerzem, tylko teraz go kupiłeś, bo widziałeś na live'ie, że ja gram moździerzem. Kurwa, jestem 100% pewien. Miliard pewien procent jestem. Jest tu jakiś ten snajper znowu, czy nie? Oni tutaj frajerzą, nie? Oni zawsze, tutaj jakiś frajer zawsze siedzi gdzieś. No i właśnie, tu jakiś... Ktoś tu kurwa siedzi w krzakach, jakiś frajer zawsze. Muszę zobaczyć. Dobra, zrobimy tak. Rok? No i co walisz moździerzem? Dobra, trzeba będzie inny moździerz w moździerz, trzeba będzie dupnąć. Ściągał tego BF3, w dupie mam DPD na dziś. No i dobrze. Chodźcie, zagramy jeszcze jedną mapę z wami. Dawaj, lecimy. 50 osób na serwerze, lecimy. Tylko tak jak mówię, ja jeszcze po tej mapie ja wychodzę. Wy se zostańcie, pograjcie. Macie dzisiaj jeszcze dzień, jeszcze święto. Będzie akurat 19. Do wieczora myślę, że przez godzinę, dwie będą ludzie na serwerze, to se pogracie. Jakby grał jakiś streamer, nie wiem, Patrycja, nie? Ja ją sostuję najwyżej. Patrycja może w BF-a zagra, albo jeszcze Niklaus może dziś będzie grał. To tam mu powiedzcie też, żeby wbił na serwer, bo jest karkant, mapy są. Jak macie ogólnie jakiegoś jeszcze swojego streamera,
który wiecie, że grał i ogólnie byłby chętny, to zaproście go, powiedzcie, czy może byś chętnie sobie zagrał w Battlefielda, czy Bonkol ma serwer i tak dalej. Jak macie jakiegoś streamera, który tam wiecie, że grał kiedyś. No ja tam wiem, że Kycu grał, wiem, że Łosiu grał, myśmy razem grali. O, Wyspa Czark, to też jest w ogóle super. To nie jest z Karkandu, ale ja ją dodałem do rotacji. Mimo, że to nie jest w Karkandzie, to ja to dodałem, bo ja bardzo ją lubię. I ja w ogóle strasznie dobrze ją wspominam, tą wyspę Kark. Ona się chyba nazywa nie Czark, tylko Kark się powinno czytać. Dużo sentymentu mam do tej mapy. Bardzo dużo fajnych akcji się tu robiło. Chyba będzie tędy szybciej. Pełna moc. Już latają helikoptery i samoloty. Szkoda, że nie mam tego, soflamu. Śmigłowiec? Szota. Pokażemy dzieciom, jak się grało w fajne gry. Dzięki za naprawienie. Kurwiska, ale walna. Tu się najlepiej opłacało igle brać. I pepanski. Biorę czołg. Ta gra jest płatna? Oj, byku, jest!
Śmigło. Dobra, już uspokój się, ty pało! Kurde. Który to jest? Pelot. Dobra, wzywam was wszystkich. Bierzcie javeliny. Ja biorę snajpera z soflamem. Robimy ich. Robimy frajerów. Dawać go, dawać go. Demol. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję bardzo. Żywcu, dziękuję za 16 miesięcy. Pozdrawiam. No nie, no niemożliwe. Śmigł. Gdzie śmigł? Śmigło? Ale dymy tutaj są. Premium Edition. Uwaga, cel zneutralizowany, odbiór. Do wszystkich drogi członków rejonie operacji odbiór. Który to strzela do mnie? Kurwa, gdzieś z górki. Z kilometra. Nie! Nie! W Game Passie jest Battlefield 3, tak. Możecie sobie Battlefielda 3, nie musicie go kupować. Możecie sobie w Game Passie, tym za 14 zł od EA, i go będziecie mieli dostępnego. Dobra. Dzięki kolego. Do wszystkich. Przejęliśmy kontrolę nad celem. Przejęliśmy kontrolę nad celem. Odbiór. Tam ktoś powie, że Battlefield 3 jest lepszy od 4 i tak dalej. Chodzi o to, że ogólnie Battlefield 4 pod względem mechanicznym był lepszy od 3, bo miał ulepszone rzeczy, które w 3 jeszcze były słabe. Natomiast
Natomiast klimat mi się bardziej w trójce podobał. Nie wiem, dlatego może, że była pierwsza i więcej godzin w to grałem. I milej to wspominam, a może dlatego, że faktycznie te mapy były bardziej klimatyczne niż takie surowe jak tam w czwórce. Chociaż nie, no niektóre mapy też w czwórce były bardzo fajne. Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, ja po prostu tak lubię bardziej tą trójkę, no. No czwórka bije na głowę trójkę pod względem błędów, bo ich było mniej w czwórce. Były to, co było w trójce zepsute, tam starali się naprawić. Oczywiście też w czwórce były błędy i to były dosyć śmieszne błędy, ale mimo wszystko, porównując te dwie gry, no to dużo lepiej sobie po prostu radzi czwórka, nie? Ja pierdylam, no nie no, jakieś czołgi tutaj wjechały. Dobra, ogólnie ja wam powiem tyle. To był Karkand, spoko gra, wspaniałe wspomnienia, ale ja muszę uciekać, moi drodzy, bo jest 19.